Good Shabbos! Lub w innej formie Shabbat Shalom. Tak właśnie witają się Żydzi podczas najważniejszego święta, jakie mamy, czyli podczas Szabasu. Nie ma nic bardziej związanego z judaizmem. Jest to najważniejsze święto żydowskie. Najważniejszy dzień w życiu każdego Żyda. Jest to tak wspaniały dzień, tak wspaniałe święto, że aż trudno mówić o tym bez jakiegoś uniesienia. Dziś będzie o tym, co Żydzi lubią najbardziej, czyli o Szabes. Na czym polega, jak się go celebruje, dlaczego jest tak ważny dla Żydów. Dzisiaj wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Szabes. Żeby zacząć, musimy zapoznać się z podstawami podstaw. Po pierwsze, temat Szabasu jest największym i najbardziej dyskutowanym tematem w całej historii judaizmu. Nie ma nic ważniejszego od Szabasu. Szabas to kwintesencja żydowskiego życia. Nie ma nic ważniejszego niż Szabas. Nie ma nic bardziej rodzinnego niż Szabas. Nie ma większego święta. Nie ma nic bardziej żydowskiego niż ten święty dzień. Szabes. Kiedyś rabin Eliahu Łopian, który urodził się w Polsce, w miejscowości Grajewo, został zapytany, co to jest Szabes. I wydaje mi się, że jego odpowiedź opisuje, co to jest Szabes wręcz idealnie. Powiedział on, że Szabes jest jak wino. Mogę opowiedzieć, jak wygląda, jaki ma kolor, skąd pochodzi i jak zostało zrobione. Ale nie ma najmniejszych szans, żebym opisał najważniejszy aspekt. Czyli smak, bo słowa smaku nie oddadzą w żaden sposób. Nieważne, jak bardzo byśmy się starali. Więc jak smakuje Szabes? Na czym polega Szabes? Można dowiedzieć się tylko wtedy, jeśli się go naprawdę spróbuje. Właśnie dlatego ten film jest bardzo trudny dla mnie i naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie efekt końcowy. Nie mam pojęcia, jak opisać wam Szabes, ale na pewno postaram się i spróbuję zrobić, co w mojej mocy. Mam cichą nadzieję, że choć niektórzy z was po obejrzeniu tego filmu będą mogli powiedzieć, mniej więcej teraz wiem, o co chodzi w tym wszystkim. Czym jest Szabes? Na pytanie moich nieżydowskich znajomych o Szabes, czym jest Szabes, zawsze mówię, żeby wyobrazili sobie koniec grudnia i święta. To, jak się przygotowują do gwiazdki, to, jak przygotowują cały dom, całą rodzinę do kolacji wigilijnej, sprzątanie, gotowanie, chaos w domu, chaos w kuchni. Wszystko to po to, bo wieczorem jest super uroczysta kolacja i ważne dla nich święto. Podobnie jest u nas Szabes, więc wyobraźcie sobie, że macie wigilię co tydzień, w każdy piątek, nie ma oszukiwania, w każdy jeden piątek wigilia, jaką wy macie tylko raz w roku. Gotowanie, sprzątanie, pieczenie, przygotowania od wczesnego rana, od samego rana cała rodzina na nogach i wszyscy ciężko pracują. Chaos w całym domu. Tylko po to, żeby być gotowym na czas. Żeby być gotowym na super ważne święto. Skąd się wziął Szabes? W Tojrze czytamy, że Bóg, Hashem, tworzył świat przez 6 dni, a 7 dnia odpoczywał. Ogólnie znana definicja Szabasu jest taka, że jest to po prostu dzień odpoczynku. Jednak jest to definicja bardzo błędna. Przynajmniej z żydowskiego punktu widzenia. Jest to dzień odpoczynku, ale jest to dzień odpoczynku dla Hashem, dla Boga, nie dla nas. Dla nas jest to największe święto. Naprawdę najwspanialszy czas tygodnia, którym na odpoczynek bardzo często po prostu nie mamy czasu. Hashem uczy nas o Szabasie tuż po wyjściu z Egiptu, kiedy to wszyscy Żydzi i według tradycji wszystkie żydowskie dusze zebrały się pod górą Synaj. Tam właśnie Hashem uczy nas prawa żydowskiego, tam też dostajemy Tojrę, dostajemy również 10 przykazań, które to Mojsi znosi z góry na kamiennych tablicach, to właśnie wtedy poznaliśmy tak naprawdę, czym jest Szabes. Mędrcy żydowscy uczą nas o tym, że Szabes jest królową, która odwiedza nas w Szabes, odwiedza nas na początku Szabasu
i zostaje z nami przez cały szabas. I właśnie dlatego do szabasu, tak jak i do wizyty bardzo ważnej osoby albo bardzo ważnego członka rodziny, musimy się bardzo starannie przygotować. Do szabasu przygotowujemy się naprawdę mocno. Sprzątamy dokładnie dom, gotujemy najlepsze jedzenie, takie, którego nie jemy w ciągu tygodnia. Pieczemy chałki, pieczemy chleb, pieczemy bułki. Przygotowujemy nas samych i nasz dom na super wykwintną kolację. Bo właśnie dzisiaj wieczorem odwiedzi nas ktoś ważny. Odwiedzi nas królowa, czyli szabas. Jest to tak ważny dzień w życiu każdego Żyda, że każdy nasz ruch, każda czynność, jaką wykonamy w czasie szabasu, jak i nawet każde słowo, wszystko jest starannie przygotowane i według bardzo ścisłych zasad. Wszystko to po to, żeby spełnić oczekiwania tej ważnej osoby, królowej. Szabas zaczyna się w piątek o zachodzie słońca. Minimum 18 minut przed zachodem słońca kobiety mówią specjalne błogosławieństwo i zapalają szabasowe świece. Według mojej tradycji są to zawsze świeczki, według innych tradycji może być to też olej. Powinno zapalić się dwie świece szabasowe. Dwie świece szabasowe, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli właśnie szabasu. Kobiety zapalają świece szabasowe od wieków. Jest to ogromny symbol, który niesie ze sobą naprawdę wielką moc. Dlaczego dwie świeczki? Po pierwsze, musimy pamiętać o szabas, zachor. Po drugie, musimy szabas chronić, szamor. Tradycja żydowska mówi nam, że kiedy Hashem mówił nam o szabasie pod górą Synaj, to wypowiedział te dwa słowa, zachor oraz szamor jednocześnie. Jak już może zauważyliście, mówiąc już tylko o świeczkach, a jest to dopiero początek szabasu, można zrobić naprawdę bardzo długi wykład. Jest to fascynujący temat, w którym pojawia się bardzo dużo mistycyzmu i bardzo głębokich nauk. Według tradycji zapalamy dwie świeczki i jeśli kobieta ma dzieci, to zapala jedną świeczkę za każde swoje dziecko. No a co z mężczyznami? Przecież chcemy równouprawnień, tak? W tym wypadku to kobieta zapala świeczki w imieniu mężczyzny. Jeśli mężczyzna nie ma kobiety, która to w jego imieniu będzie zapalała świeczki, musi sam zapalić te świece przed szabas. Kiedy to kobiety zapalają świeczki, mężczyźni tuż przed zachodem lub zaraz po zachodzie słońca zaczynają specjalną modlitwę. Modlitwa ta wita szabas. Jej kulminacyjnym punktem jest chyba jedna z najbardziej znanych żydowskich pieśni liturgicznych, Lecha Doidi. Pieśń ta jest swego rodzaju odą do szabasu, który jest nazywany Panną Młodą. Na dole pod filmem znajdziecie kilka linków, żeby posłuchać, jak brzmi autentyczne przywitanie szabasu. Bez obaw? Ja nie będę śpiewał. Po przyjściu z synagogi zaczyna się kolacja. Ponieważ kolacja jest tak ważnym wydarzeniem, dlatego postanowiłem, że zrobię o kolacji oddzielny film, bo jest tam bardzo wiele tradycji, bardzo dużo symboli, o których naprawdę warto opowiedzieć. Po kolacji idziemy spać. Tak wiem, znający temat już wiedzą, że z tym spaniem trochę naciągnąłem prawdę i zapomniałem o najważniejszej mycwie w szabas. Ale niech to zostanie już naszą żydowską tajemnicą, o jaką mycwę chodzi. Po przespanej nocy, w sobotę rano, idziemy do synagogi. Modlitwa w szabas w synagodze, w sobotę rano, trwa różnie. Najczęściej jest to coś około 3 godzin. Czasami mniej, czasami więcej. Naprawdę to już zależy, kto i jak prowadzi modlitwę. Kulminacyjnym natomiast punktem sobotniej modlitwy jest czytanie Tojry. 7 mężczyzn jest wołanych do Tojry i w ten sposób otrzymują naprawdę bardzo duży honor. Otrzymują alija, czyli honor czytania Tojry. W rzeczywistości sami tej Tojry nie czytają, tylko jest już specjalna osoba w synagodze, która potrafi czytać Tojrę i w imieniu właśnie po kolei tych mężczyzn
czyta wybrany fragment Tojry, fragment, który jest przeznaczony na dany szabas. Każdy przed swoim fragmentem Tojry, który będzie czytany w ich imieniu, mówi błogosławieństwo i wtedy osoba czytająca w synagodze Tojrę czyta ich kawałek. Po tym osoba wołana do Tojry mówi jeszcze jedno błogosławieństwo na zakończenie swojego fragmentu i tak w ogromnym skrócie właśnie wygląda Alija. Dlaczego sami nie czytają Tojry? Bo nie każdy potrafi czytać Tojrę. Niestety znajomość liter, a nawet umiejętność czytania w języku hebrajskim na pewno nie wystarczy do publicznego czytania Tojry w czasie modlitwy. Jest to naprawdę super trudna sztuka, bo Tojrę trzeba czytać prawidłowo, bez błędów, bez potknięć i w zasadzie nie jest to zwykłe czytanie, jest to swego rodzaju intonacja według ściśle określonej melodii i według bardzo ściśle określonych zasad. Dlatego ktoś, kto chce czytać Tojrę, publicznie czytać Tojrę, uczy się tego naprawdę przez lata i doskonali tą umiejętność, chyba śmiało mogę powiedzieć, przez całe życie. Po modlitwie porannej w sobotę z synagogi oczywiście idziemy do domu. W domu, tak jak w piątek wieczorem, siadamy do stołu, zaczynamy od kiddush, od błogosławieństwa wina, później mówimy błogosławieństwo przed jedzeniem chałki. Chałki są zawsze dwie na stole szabasowym. Symbolizują one podwójną ilość many, która spadała z nieba w piątek i którą to zbieraliśmy na pustyni. Dzięki temu mieliśmy manę nie tylko na piątek, ale i na sobotę, czyli na szabas. Następnym daniem na stole szabasowym powinna być ryba. I tak jak mówiłem wcześniej przy okazji kolacji, o jedzeniu w szabas zrobię oddzielny film, bo jest to fascynujący temat, pełen mistycyzmu, pełen naprawdę fascynujących tradycji, o których nie wszyscy z Was wiedzą. Po potrawie z ryby na stół podawana jest bardzo specjalna potrawa, która według tradycji żydowskiej musi być ciepła. Potrawa ta nazywa się czulent. Ile żydowskich domów, tyle przepisów na czulent. Każdy robi go według swoich tradycji. Oczywiście baza wyjściowa na czulent jest zawsze taka sama. Podstawa czulentu, swego rodzaju baza na każdy czulent, to zawsze różne rodzaje namoczonej fasoli, kawałki mięsa, bardzo często też kość ze szpikiem kostnym, a do tego ziemniaki, cebula, sól, pieprz i tyle. Od tego miejsca otwierają się wrota kreatywności. Jedni dodają barbecue sauce, inni ketchup, jedni dają sproszkowaną paprykę, inni dają majeranek. Naprawdę, tutaj nie ma reguł. Robi się to zawsze tak, żeby smakowało waszej rodzinie. W hasyckich domach do czulentu zawsze dodaje się kiszkę ziemniaczaną. Chyba żaden szanujący się hasycki dom nie poda czulentu, w którym nie ma kiszki ziemniaczanej. Takiej dobrej kiszki ziemniaczanej, jak kiedyś była w Białymstoku, którą można było kupić na rogu Sienkiewicza i Piłsudskiego. Naprawdę świetne wspomnienia. Kiszka ziemniaczana w Białymstoku to coś, o czym trudno zapomnieć. Pewnie wielu z Was słyszało o słynnych szabasowych zakazach, o słynnych czynnościach, których to Żydom w czasie szabasu nie można wykonywać. Rzeczywiście w czasie szabasu nie możemy wykonywać wielu czynności, a dokładnie mówiąc, nie możemy wykonywać 39 kreatywnych czynności. I znowu przydałby się oddzielny film, żeby te wszystkie czynności Wam opisać i trochę o nich opowiedzieć, bo jest to kolejny temat związany z szabasem, o którym można mówić godzinami. Ale żeby nie być gołosłownym, to kilka zakazów. I nie możemy na przykład rozpalać ognia, ale nie możemy też i gasić ognia. Nie możemy też nosić przedmiotów poza domem, nie możemy wiązać supełków, nie możemy ugniatać ciasta, nie możemy też piec, a co za tym idzie, również gotować. Nie możemy też budować i burzyć. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pisanie. Pisać też w czasie szabasu nie możemy. Tych czynności, których nie możemy wykonywać, jest 39 podstawowych. Ale na tym się to nie kończy, bo każde z tych 39 zakazanych czynności ma wokół siebie zakazy, jak i nakazy swego rodzaju poboczne, które w pewien sposób pomagają nam
nie łamać tego jednego z 39 głównych zakazów. Na przykład więc, skoro nie możemy rozpalać ognia, to nie możemy też gotować, bo włączenie kuchenki jest swego rodzaju rozpaleniem ognia. A jak ktoś nie wierzy, to niech dotknie ręką włączonego palnika na kuchence. Nie możemy też jeździć samochodem, ponieważ podczas jazdy silnik spala benzynę. Prawa szabasu są naprawdę super skomplikowane. Są tak skomplikowane, że każdy uczy się ich naprawdę przez całe życie, a na dodatek w każdy szabas uczymy się właśnie o szabas i o prawach szabasu. Więc co robimy w szabas, skoro nic nie wolno robić? Na pewno niektórzy z Was pomyślą, że można na przykład spać cały dzień. Jednak prawo żydowskie mówi o tym, że ten, kto przespał szabas, tak naprawdę wcale nie obchodził tego święta. Dlatego jakieś dłuższe spanie odpada. To naprawdę nie tak, że w szabas nie możemy nic robić. Możemy robić i to bardzo dużo. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które robimy. Szabas to bardzo rodzinny czas. Gramy w różne gry planszowe, rozmawiamy na wszelkie tematy związane z szabas i z judaizmem. Uczymy się różnych nowych rzeczy. Czytamy żydowskie historie, które niosą ze sobą jakieś super mądre morały. Czytamy książki. Spędzamy czas naprawdę razem. Spędzamy czas z rodziną. Spędzamy czas ze swoimi znajomymi. I to jest właśnie piękno szabasu, że podczas tego święta jesteśmy razem i sami sobie nawzajem możemy poświęcić czas. Na pewno wielu z Was chce zapytać o elektryczność. Co ze światłem w szabas? Jest to temat naprawdę wręcz zasypany wszelkiego rodzaju mitami. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Elektryczność używać możemy, jednak jest to określone, jest to opisane bardzo ścisłymi zasadami. Nie możemy natomiast włączać i wyłączać światła lub jakichkolwiek innych urządzeń, które są na prąd. Na przykład w moim domu światła zostają włączone na całą noc i to rozwiązuje problem przełączania przełącznika. W sypialniach światło jest zgaszone, natomiast tam, gdzie jemy, światło jest włączone. Tak więc w szabas nie używamy telefonów, nie używamy komputerów, nie używamy tabletów, ani telewizora, jeśli ktoś ma telewizor, bo ja na przykład nie mam. Szabas trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę plus około 1 godzina. Mniej lub więcej w zależności od tradycji. Ten dodatkowy czas dodaje się z wielu względów. Jednym z nich jest to, żeby być 100% pewnym, że już nastała noc i skończył się dzień. Bo tutaj muszę wspomnieć, że żydowski dzień nie zaczyna się tak jak w normalnym świecie o godzinie 12 w nocy. My żyjemy według trochę innego kalendarza, gdzie właśnie dzień zaczyna się i kończy się o zachodzie słońca. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy kończy się dzień, a kiedy zaczyna. Więc ze względów, nazwijmy to bezpieczeństwa, dodajemy trochę czasu do szabas, żeby mieć 100% pewność, że ten dzień już się skończył. A co jeśli nie mamy zegarka? Skąd wiemy, czy skończył się szabas? Skąd wiemy, czy skończył się dzień? W takim wypadku posługujemy się pewną astronomiczną zasadą, która mówi o tym, że jeśli pojawią się 3 gwiazdy na niebie, to znaczy to, że w kalendarzu żydowskim dzień się skończył, a jednocześnie nowy dzień się zaczął. Wtedy też kończy się szabas. Jeśli widzimy 3 gwiazdy w sobotę na nocnym niebie, to możemy być pewni, że szabas już się skończył. Skoro już wiemy, że szabas się skończył, to musimy szabas również pożegnać. I żeby rozdzielić szabas od reszty tygodnia, musimy przejść przez pewien rytuał. Nazywa się to hawdula i jest swego rodzaju pożegnaniem szabasu. Tak jak mówiłem na początku, mogę Wam opisać to i tamto i naprawdę zrobiłem co w mojej mocy, żeby przekazać Wam chociaż trochę atmosfery szabasu. Jednak nie potrafię opisać Wam smaku szabasu. I jak jest naprawdę z szabasem, dowiedzą się tylko ci, którzy spróbują i doświadczą tego, o czym tutaj dzisiaj mówię. Z premedytacją nie wspomniałem nic o słynnych szabasowych pieśniach. Z 2 powodów. Po pierwsze, ja śpiewać nie potrafię, a po drugie, jest naprawdę bardzo ciężko przekazać to, na czym śpiewanie w szabas polega. Bo jest to chyba właśnie jeden z tych elementów smaku szabasu, którego nie potrafię Wam opisać.
to naprawdę trzeba zobaczyć i doświadczyć. Szabes to niekończący się temat. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam te najważniejsze żydowskie święto. Postaram się zrobić jeszcze kilka innych filmów związanych z Szabas, żeby opowiedzieć o tradycjach, o szczegółach, o rytuałach, żeby chociaż troszkę pokazać Wam, jak to wygląda od środka. Piszcie, co Was interesuje i co byście chcieli wiedzieć. A ja postaram się odpowiedzieć i pomóc najlepiej, jak potrafię. A teraz Gut Woch, Lachaim!